Moi drodzy, słońce wstaje, a to oznacza, że zaczynamy kolejny odcinek z Minecraft Skyblock. I właśnie w tym momencie skumałem, że wy nie widzicie tego słońca, tylko ja je widziałem i o nim mówiłem, a wy się zastanawiacie, co jest, jakie słońce? Okej, mamy fail odcinka już odhaczony, słuchajcie, jak na pewno wiecie, wczoraj Elviso tutaj mnie zaprosił na tego Skyblocka Bobo i Abry, no i już mamy pierwszą spinę z Elvisem. I tak jak mówiłem właśnie w tamtym odcinku, ja nie będę grał wtedy, kiedy jest tutaj Elviso, teraz go nie ma na serwerze, to znaczy pewnie z czasem na pewno będę, ale przynajmniej na początku nie. Ta wyspa, słuchajcie, agent X-a cały czas jest nieruszona, co oznacza, że agenta tutaj po prostu cały czas nie było. A my dzisiaj lecimy sobie ogarniać właśnie tą wyspę z kolei, znaczy skoro Elviso nie będzie mi przeszkadzał, to ja będę mógł sobie, słuchajcie, ogarnąć tę wyspę, jakby dla mnie i dla agenta. Zaczniemy oczywiście od kopania, bo jak widzicie mam 230 bloków wykopanych, to nie jest dużo. A ja potrzebuję itemów, potrzebuję drewna, najlepiej, słuchajcie, byłaby jakaś wełna. Chciałem tutaj też podejść, żeby zobaczyć, jaki będziemy mieli w ogóle biom. I widzę, że jest chyba mocno kopalniowy, bo kurde, jest jakiś węgiel. Jo, nie, 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 co to jest? Ja nie chcę z nimi walczyć. Ej, dobra, nie mam pojęcia, co to są za moby. Ale ja poczekam chyba, aż one spadną, bo ja nie mam mieczyka, nie mam zbroi, nie mam totalnie nic, żeby z nimi walczyć. Ziomy, koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca, żeby zobaczyć, czy uda mi się rozwinąć tę wyspę, ile uda mi się zrobić, bo to jest totalnie początek tak naprawdę nowej serii. Chłopaki już mają rozwinięte wyspę, a ja tutaj jestem totalnie nowy, to jest mój drugi dzień, z czego przez pierwszy Elviso mi cały czas przeszkadzał. Także koniecznie oglądajcie do końca. No i oczywiście subskrybujcie kanał, ten czerwony przycisk musi być kliknięty razem z dzwonkiem, bo są codziennie odcinki na tym kanale, więc coś przegapicie, jeżeli nie zostawicie suba, a jak widzicie teraz można naprawdę bardzo dużo przegapić, no bo jest tutaj nowa seria poniekąd. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama, tam macie codziennie nowe rzeczy, są zarówno fotki, są instastory, będzie mi bardzo miło, jeżeli tam wpadniecie, bo to mi bardzo pomaga, także dzięki. Dobra, a teraz lecimy na nich, ej serio, słuchajcie, lecimy na nich, zobaczymy jak oni są mocni, a ja ich zrzucę, ja ich po prostu zrzucę, dobra, jeden gościu jest zrzucony i teraz tak, jak został ten jeden, to nawet słuchajcie, nie muszę go zrzucać, ale mogę go zrzucić i być bohaterem! A teraz wracam do kopania, serio słuchajcie, widzę, że wyskakuje głównie ten blok, ale to też jako tako spoko, bo przynajmniej nie no słabo, strasznie, bo nawet kill-off sobie z tego nie zrobię, wolałbym drewno czy coś takiego, ej serio, czy to jest... Skrzynia! Aha, skrzynia, w której są same beznadziejne rzeczy. Dobra, mój plan na odcinek jest taki, żeby po pierwsze, słuchajcie, postawić tutaj jakiś płotek, tak, jakiś płotek. Po drugie, żeby ogarnąć sobie tutaj drzewa, bo, słuchajcie, no mam jakieś patyki, mam jakiś węgiel, mogę sobie zrobić żelazny kill-off, myślę, że to będzie bardzo spoko, tylko czy ja mam wystarczająco dużo kobla? Tu mam jeden, słuchajcie, kobel, no właśnie o to chodzi, że ja tutaj nic tak naprawdę nie mam, dlatego, no nie pozostaje mi nic innego jak iść kopać. O, ale patrzcie co wykminiłem, że mogę to postawić i jak to się rozwali, to chyba będę miał patyki, prawda? Nie. Aha. O, jest patyk, był patyk, wyskoczył, no, czyli dobrze, czyli Maciuch miał rację, słuchajcie, czasami wyskakują z tego patyczki, no i widzicie, dzięki temu Maciuch ma patyki, już jesteśmy trochę do przodu, najbardziej, słuchajcie, właśnie brakuje mi tego, że ja nie mam swojego piecyka, bo mam węgiel, mam drewno, mam, słuchajcie, żelazo nawet, żeby to przerobić, no ale oczywiście jakby brakuje mi kobla. Dlatego uderzamy sobie do craftingu, robimy sobie kolejny drewniany kill-off. No i co? No i po prostu, słuchajcie, muszę jechać z tematem, w sensie muszę wykopać tak dużo, aż starczy mi, słuchajcie, aż będę miał kobla. No bo kurde, spoko jest ten blok, ja nawet bym go chętnie bardzo wykorzystał do, słuchajcie, budowy jakiegoś tutaj domku, jakiegoś murku. Myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądało, ale kurde, lebele, no po co mi jest ten blok na początku mojej przygody? Dobra, ziomy, mamy przypał, ponieważ zrespił się taki jegomość, a ja sobie chciałem tylko kopać. I serio, co ja mam teraz zrobić? Ej, ja bardzo chciałbym wiedzieć, co mam. Dobrze, zrzucony, tak jest, słuchajcie. Ej, tutaj mi się podoba, rzeczywiście podoba mi się tutaj wszystko. Chyba jedyne, co bym zmienił tak naprawdę, to jest to, że cały czas wyskakuje mi ten beznadziejny blok, który... Ej, serio, ja mam pecha. Gdybym miał teraz kobla wystarczająco dużo, to bym po prostu urósł w taką potęgę tutaj na skybloku, a tak to, słuchajcie, absolutnie nie mam nic. Dobra, ziomale, mamy to, udało się zebrać ten piecyk, to było, słuchajcie, straszne, ale w tym momencie mogę sobie tutaj na luzaczku wrzucić węgiel, wrzucić to żelazo i będzie spoko. Ej, serio, słuchajcie, będzie dobrze, a to dlatego, że będziemy mieli żelazny kill-off. Okej, ja w ogóle mogę przyjść do robienia jakichś innych rzeczy, tą skrzyneczkę, bo ja też mogę sobie tutaj położyć, to są jakby, tu są wszędzie, wszystkie itemy tutaj są moje, to w takim razie, słuchajcie, co ja bym w ogóle zrobił, to na pewno, słuchajcie, potrzebujemy mieć jakieś płotki, drewna, no niestety nie mam, słuchajcie, wystarczy co dużo, żeby to o sobie ogarnąć, ale jak będę miał tylko żelazny kill-off, no to sobie pójdziemy, słuchajcie, po prostu kopać i już będziemy, wiecie, zdobywali dzięki temu diaksy, złoto, redstone, lapis, no po prostu, słuchajcie, wszystko będziemy sobie zdobywać. Ja wbijam sobie tutaj, dlatego, że
tutaj są kurczaki, prawda? Są kurczaki. Ja bym chciał tutaj wejść i po prostu zabrać sobie jajuszka. Jajuszka są na gitarce, jajuszka są bardzo fajne. Ja bym chciał teraz wyjść. Dziękuję uprzejmie. O, pyk, pyk, pyk. Słuchajcie, mamy, wychodzimy. Elegancko. Ja jakby nic nie robię. Wiecie, o co chodzi? Nic nie zabieram. Elvis powiedział, że to jest dozwolone. Ja wiem, że Elvis, słuchajcie, bardzo lubi ściemniać, ale... No nie wiem, słuchajcie, on to robił też, także ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, bo ja nic nie robię, ja tylko sobie tutaj chodzę tak naprawdę. Nic nie dotykam, nic nie zabieram, a jajek mam mega dużo. Nie, i to jest akurat gites, i to jest akurat mega dobra sprawa. Ponieważ teraz możemy sobie zrobić zagrodę dla kurczaków, która da nam, słuchajcie, troszkę mięska. No bo wiadomo, będziemy mieli jajka, kury będą robiły jajka i część będziemy mogli kurczaków załatwiać. Nie wiem, czy będę chciał to robić, ale jeżeli nie będę miał nic innego do jedzenia, no to sami rozumiecie, że pewnie trzeba będzie z czegoś takiego skorzystać. Bo Elvis też mówi o tym, że mogę zabierać borówy. No nie? Jak totalnie nie mam jedzenia, mogę zabierać borówy, ale... No jakby, no to już jest, słuchajcie, zabieranie, no nie? To jest normalnie item, który muszę sam wziąć do ekwipunku, a ja może nie chcę za nic zabierać nikomu. Dobra, słuchajcie, mam żelazniki love, teraz go skopię całego, przynajmniej, znaczy, no nie wiem, czy całego, no ale chyba tak. Postaram się go skopać, choć nie, no to jest najgorsza możliwa opcja, no patrzcie, tutaj cały czas wyskakuje, o! O! No i pięknie, słuchajcie, nie dość, że mamy żelazo, to mamy jeszcze diaksa, dobra, dawać więcej. Ej, wiecie co, dobra, jednak kopię cały kilo, zobaczymy, co z tego będzie. Okej, okay, mamy przypał, mamy totalny, słuchajcie, przypał, ponieważ zryspiły się te małe duszki, które są zazwyczaj w, wiecie czym. O, widać je, ej, słuchajcie, ja nie mam zbroi, ja nie mam nawet miecza i nawet kamiennego nie mam. Mam, słuchajcie, ten, on zadaje 4 damage attack, ale ja tam nie idę. Nie, ja tam nie idę, wiecie co, ja jednak zostanę może na robieniu kurczaków. Także dobrze, wykorzystajmy, słuchajcie, drewno, które tutaj mamy. Poczekajcie, przerobimy sobie to na patyki. I teraz tak, jak się robi tę furtkę? To się chyba, słuchajcie, znaczy nie, te płotki po prostu, jak się robi. To się chyba robi w taki sposób. I chyba troszkę za dużo tego zrobiłem, ale spoko. 18 jako tako nam wystarczy. Teraz, słuchajcie, jeszcze sobie przerobimy to, żeby zrobić sobie oczywiście furteczkę. Czyli furtkę będę robił w taki sposób. Dobra, mamy furtkę. Mamy płotków 18. No nie jest to dużo, słuchajcie, płotków, ale spoko. Myślę, że w tym, słuchajcie, narożniku będziemy mogli sobie pyknąć coś takiego. I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile mi tego, słuchajcie, zostało? Dobra, chyba jak jeszcze zrobię po jednym, to będzie gites majonez. Tak przynajmniej mam nadzieję, że będzie. Raz. O! Dobra, zostały mi 3. Spoko. Myślę, że taka wielkość dla kurczaków przynajmniej na początek będzie spoko. Dlatego patrzcie, ja mam... No troszeczkę tych jajuszek mam. Możecie obstawiać w tym momencie, ile z tych jajek, to są równo 4 staki, ile wydropi kur. Ja myślę, że słuchajcie, wydropi średnio 2 na ten, czyli 2 na stak, czyli mniej więcej 8. No i dobra, patrzcie, już z pierwszego staka mamy 3 kurki. Ej, to jest naprawdę dobry wynik. Gdybym miał 3 z każdego staka, to by było mega spoko, miałbym aż 12 kurek. Dobra, tutaj póki co jest pierwsza, ale na pewno zaraz wskoczy też druga, a może zaraz nawet ta poczwórna wskoczy, to by było coś fajnego. No nie gadajcie, że jedna kura będzie tylko. Okej, okay, no słabo, ale przynajmniej jest średnia zachowana. Ej, zrobiła się poczwórna! Zrobiła się poczwórna, czyli dobrze, słuchajcie. Ej, jest mega dobrze, mega dobrze. Będziemy mieli mega dużo kurczaków, bo mam jeszcze jeden stack w ręku. A mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kurek. No dobra, to słuchajcie, jest naprawdę dobry wynik. No i dobra, kurki maciocha są już gotowe. Jedna kurka niestety tutaj wyszła, ale spokojnie. A ona i tak jakby naszej wyspy nie opuści, no bo nie skoczy w przepaść. A z kolei tutaj zaraz zrobimy jakieś wejście. To mi strasznie przeszkadza, no ale to są jakby itemy agenta absolutnie. Ej, właśnie nie ma tych duszków. Dobra, nie ma tych duszków, więc lecimy, słuchajcie, w takim razie dalej kopać. To jest to bardzo dobre. A chciałem powiedzieć, że tam zrobię takie wejście. No tak jak tutaj jest, widzicie, jakby nie willa, tylko wyspa Elvisa. No to wiadomo, że to podobne wejście zaraz zrobimy gdzieś do mnie. Tylko że tak, słuchajcie, cały czas nie mam sadzonek, cały czas nie mam nasion absolutnie żadnych. Chcę zobaczyć, co jest tutaj napisane. Aha, okej, okay, dobra. Co? Okej, okay, dobra, to są tam, są jakieś nieważne rzeczy chyba z live'a. Ej, ale jest ciasto. Jest ciasto, no słuchajcie, jest ciasto Elvisa. Ostatni kawałek, pewnie urodzinowy. No słuchajcie, no podobno Elviso mówi, że się przyjaźnimy. No to co, przyjaciela by nie poczęstował jednym kawałkiem? No wejście. Ej, dobra, słuchajcie, zanim zrobimy wejście, kopiemy, a jak będą moby, no to znowu będzie przypał. O, proszę, skrzyneczka, nie dość, że ma ciasto, czyli jedzonko, do tego ma Coco Beansy. Z Coco Beansów wiadomo, że będziemy mogli robić, słuchajcie, ciasteczka, czyli jedzenie. I ma jeszcze 2 węgla, bardzo, bardzo dobra skrzynia. Do tego, słuchajcie, udało mi się zebrać jakieś tam żelazo. Drewno to już widzieliście, patrzcie, słuchajcie, tutaj mam żelazo, jedno już jakby miałem. Także
jest dobrze, bo zaraz tylko jeszcze jedno żelazo i już Kilof nam się zwróci. To jest świetna nowina. Czekam oczywiście bardziej na diaksy, no i przede wszystkim na nasionka. Fajnie, że mamy te kokobinsy, to sobie zaraz na pewno ogarniemy. Wow! Nie, emerald jest git, ale no na pewno nie tyle szkieletów, co jest? Proszę mnie zostawić, bardzo serdecznie proszę. No czyli słuchajcie, chcąc nie chcąc przechodzimy do innych rzeczy niż kopanie. Pytanie jest jedno. Czy kokobinsy rosną tylko na dżunglowym drzewie? To by, słuchajcie, miało bardzo dużo sensu i to mnie absolutnie nie zdziwi, ale... No tak, słuchajcie, to zdecydowanie nie chcę tutaj urosnąć. Widzę, że u... A nie, bo to jest wyspa Bobo, tam jest wyspa Abry, on ma bardzo dużo kokobinsów. Okej, czyli muszę po prostu czekać na dżunglowe drewno, albo się wymienić z Abrą. No w tym momencie nie ma go na serwerze, to specjalnie, słuchajcie, zrobiłem, chciałem być sam. Ale spokojna wasza rozczochrana, bo to na pewno, słuchajcie, z czasem do nas przyjdzie to dżunglowe drzewo. Patrzcie, słuchajcie, mamy diamenty, znaczy jeden diament, mamy netherite scrapa. Myślę, że za to naprawdę bardzo dużo będziemy mogli tutaj dostać. No i powolutku zbieramy jakieś inne itemki. Tutaj mam, słuchajcie, te dwa żelaza, które mógłbym tak naprawdę, słuchajcie, wrzucić tutaj węgiel, wrzucić to żelazo, Ej, co? Ej, to nie jest dżunglowe drewno, ale czy to... Mogę żelazo wyrosnąć? A nie, nie może! Ej, serio, a przez chwilę myślałem, że się uda. Dobra, sami zobaczcie, tam jest szkielet, który ma zbrojkę i powiem wam szczerze, bardzo chcę spróbować go załatwić. Zaraz się tym zajmiemy, ponieważ jest szansa, że z niego wydropi po prostu zbrojkę i to by było coś absolutnie bardzo, bardzo dobrego. Także on jest teraz w kozim rogu, jest zapędzony do koziego rogu. Myślę, że nie ma takiej częstotliwości strzał, żeby mnie załatwić. Także dawaj, byku. Dawaj, byczku! Nie, ty jesteś jeszcze creeper, a... O... Nie! 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 Nie dość, że nie wydropił zbroi, to jeszcze zniszczyłem wyspę Abrze, no super. Ej, dobra, sytuacja jest kryzysowa, mam dwa serca totalnie, słuchajcie, mam przypał, biegnę tutaj na wyspę Bobo, która jest, słuchajcie, na pewno dobrze oświetlona, biegam do niego, do domku, oczywiście nie po to, żeby coś zabrać, a po prostu po to, żeby przeczekać tę noc, bo teraz nie dam rady nic zrobić, ani na swojej wyspie, ani na wyspie Abry. Dobra, tam na mojej wyspie już, słuchajcie, powinny płonąć te moby i powiem wam szczerze, ja mam przypał, ponieważ nie mam, słuchajcie, drewna, znaczy drewna trochę mam, ale nie mam drzew. Drzewa mi są potrzebne i nie mam kobla. Serio, dwa najbardziej powszechne, poza dirtem, którego też tak naprawdę potrzebuję, żeby coś zasadzić, no ale jakby jeszcze to nie jest mój problem. W każdym razie dwa z chyba trzech najbardziej popularnych bloków w całym Minecrafcie u mnie są w bardzo niskiej ilości, w bardzo małej ilości. Dobra, słuchajcie, tym totalnie musimy się zająć, aczkolwiek ja nawet nie mam, słuchajcie, materiałów, żeby się tym zająć na poważnie. Słuchajcie, no co, mam dirta, mam to, słuchajcie, mosty stone bricks, no okej, mogę tutaj zrobić mostek, ale jest przypał, bo ja tego po prostu, Abrze, nie dam rady teraz naprawić. Myślę, bo nie mam takich materiałów po prostu, żeby to naprawić tak jak było, więc ja to po prostu, słuchajcie, zrobię w taki sposób. Te itemy wrzucę gdzieś tutaj, bo to są jego itemy, drabinki i półpłytki. On ma, słuchajcie, diaksowy kilof, ma jeszcze dwa diaksy, co jest grane? On ma, słuchajcie, ancient debris, jest dwa, a no w sumie ja też mam jakby dwa, bo z tego wychodzi. No dobra, nieważne, no 11, nie, dobra. Widać, że to, że jestem tutaj spóźniony, to bardzo źle dla mnie robi. Bo chłopaki przez to, że tutaj mogli się koksić po prostu na samym początku, mają po prostu 100 razy lepsze itemy. Wiadomo, że oni też mają dużo więcej tych bloków wykopanych, ale chodzi o to, że wcześniej wszystko szło na albo Bobo, albo na Abre i Bobo. Teraz to się rozdziela na więcej graczy, dlatego jest mniejsza szansa na to, że ja akurat dostanę dobre itemy. Nie wiem, słuchajcie, czy wiecie, o co chodzi, ale tak to powinno działać według mnie. Co to jest za blok, ja się pytam, bo pierwszy raz w życiu go widzę. Light Granny... Okej, nie wiedziałem, że taki blok może tutaj nawet być. Dobra, słuchajcie, węgiel jest już spoko. Tym bardziej więcej węgla jest już spoko. Stone bricki też są git, ale... Nie! No... Ej, serio, słuchajcie, tutaj bez miecza. Tutaj bez zbroi. To jest giga lipa. No i mordy, sami zobaczcie, jaka forteca. Nie do zdobycia forteca. Robi wrażenie potężny 30... Nie! Kurczak. Spadł. Nie, drugi dzień na skyblocku i już są ofiary. Naprawdę myślałem, że te kurczaki nie będą spadać. Ja nie wiem, jak on tam się w ogóle dostał, że wszedł na ten mur i z tego muru skoczył i jakby no, nie wcelował tam, gdzie chciał wlecieć.
Aha, on wszedł przez ten ul i później wszedł tu. No dobra, słuchajcie, przypał straszny. Oczywiście, no tego kurczaczka już nie da się totalnie uratować, no ale trudno. Ważne jest to, że był z nami chociaż przez chwilę, a ja wam chciałem pokazać właśnie tą fortecę. No słuchajcie, mur przepotężny. Oczywiście, no nie jest, słuchajcie, zbyt duży, zbyt rozbudowany. Ja go teraz będę jeszcze koksił dalej, aczkolwiek też nie wiem, czy jakby to będzie odpowiadało agentowi. To jest totalnie mur taki prowizoryczny, żeby po prostu ta wyspa latająca nie wyglądała jak placek ziemniaczany, tylko jak jakakolwiek baza. Do tego jesteśmy chociaż troszeczkę zasłonięci, no i przede wszystkim jesteśmy odgrodzeni od mobów, no i od Elvisa, bo wiem, że słuchajcie, on tutaj będzie wchodził bardzo często. Dobra, ja totalnie muszę tutaj wrócić i zacząć kopać, bo jakby wiecie, o co chodzi, czym więcej kopiesz, tym masz więcej itemów i jest git. A cały czas wyskakują mi moby i przez to, że wyskakują mi moby, muszę uciekać i przez to nie mogę kopać, a jak nie mogę kopać, no to nie mam itemów, a jak nie mam itemów, no to nie mogę nic po prostu robić. No ale tu jest skrzynka. I po pierwsze, słuchajcie, mamy jajo, na co zwróciłem uwagę, ale mamy też, o tak mi równo, bardzo dobrze. Serio, słuchajcie, jak tak gra będzie robiła, no to będę zachwycony, bo dostaliśmy, słuchajcie, nasionka. Poczekajcie, ja mam już pełen ekwipunek, to mi, słuchajcie, bardzo przeszkadza, bo nie chciałbym nic absolutnie wyrzucać. Nasionka. Możemy zrobić motykę, ale nie mamy chyba wody, żeby namoczyć tę ziemię. Nasionka to jest coś genialnego, nie tylko dlatego, że możemy rozmnażać kurczaki, ale dlatego, że przede wszystkim możemy mieć chleb. Motykę, tak jak powiedziałem, słuchajcie, możemy sobie zrobić na totalnym luzaczku. Ja, wiecie co, ja wyrzucę w ogóle te wszystkie rzeczy, które są teraz mi mniej potrzebne. No na przykład gravel czy emerald, no wiadomo, że to nie są potrzebne rzeczy. Jajo niech zostanie, zaraz to ogarniemy. Teraz tak, to wlatuje tutaj. Zabieramy sobie żelazo, które tutaj sobie wrzucimy. Kokobince też raczej teraz z nich nie skorzystamy. Druga skrzynka może w sumie się tutaj połączyć, czemu by nie? Jajo wyrzucamy, dobra, słuchajcie, tak naprawdę wszystko wywalamy. Dobra, jajo idziemy wyrzucić tutaj, bo powiem, może być tego kurczak, no niestety nie ma. Dirta idę uzupełnić tutaj, ponieważ ja będę chciał tutaj zrobić farmę właśnie, słuchajcie, no pewnie zboża tak naprawdę, no tak naprawdę wszystkiego, czegokolwiek bym zrobił, serio, że byle mieć jakieś jedzonko. Myślę, że to by było bardzo fajne, gdybyśmy mieli jedzonko. I tak jak powiedziałem, możemy sobie zrobić motykę, no bo drewniana motyka nam na luzie by wystarczyła, ale nie mam wody. Natomiast co ja mam? Mam lawę. Czy z lawy można zrobić wodę? No chyba nie za bardzo, a jeżeli chodzi o to jajo, to windykator to jest chyba jeden z tych gości, którzy są w leśnym dworze, więc go chyba nie chcę respić, co innego gdyby to była krowa na przykład. Także wracamy do kopania, no i już, słuchajcie, dwa żelaza mamy, trzy żelaza mamy. Dobrze, dobrze, ej, trzy żelaza to jest super, ej serio, bo jakby to jest od razu kilo, no nie? Nie! Ej szczerze, nie mam już siły, nie mam siły na to, żeby coś takiego ogarniać. Totalnie muszę sobie zrobić żelazny miecz. Tak, z dwóch żelaza, które tutaj, słuchajcie, miałem. Tutaj mam w ogóle trzy na kolejny kilo, co jest bardzo sympatyczną nowiną. Mam tutaj, słuchajcie, też mogę sobie dodać, powiedzmy, światełko. Nie, gdzie światełko. Mogę sobie tutaj wrzucić. Robimy w takim razie, potrzebuję dwa żelaza. Mam, biorę w takim razie, słuchajcie, jeden patyk. Jeden patyk już jest na gitarce. Gdybym miał teraz tylko jakieś jedzonko, no to myślę, że mógłbym, słuchajcie, walczyć. Ale no wiecie, ja mam borówy i to kradzione od Bobo. Życie mi się nie odradza, także ja naprawdę tutaj jeszcze nie jestem koksem, ale kluczowe słowo to jeszcze. Ziomy, jeżeli wy chcecie zobaczyć, jak staje się koksem tutaj na Skyblocku, to koniecznie zostawcie suba. Ten czerwony przycisk musicie kliknąć, zaznaczyć dzwonka, ponieważ tutaj materiały na kanale są codziennie i jeżeli nie subskrybujecie, to na bank coś przegapicie. A teraz, jak wiecie, mamy nową serię i tutaj codziennie będzie się bardzo, bardzo dużo zmieniało, no bo na początku wiadomo, że wszystko się zmienia. Także zostawcie suba, wpadajcie na Instagrama, ponieważ tam macie codziennie nowości od Maciocha i na Instastory i są foteczki, także warto wbić, bo jak tam wbijacie, to mi pomagacie. Jestem wam za to wdzięczny. Także dzięki, do następnego i yo!